Uzależnienie od miłości, z pozoru subtelne, niewinne, w gruncie rzeczy odurzające i zagrażające integralności naszej duszy. Jest to opowieść o błędnych cyklach, w których tęsknota za miłością zastępuje prawdziwą potrzebę samoakceptacji, jednocześnie burząc perspektywę na zdrowe relacje. Kiedy wkraczamy w dorosłe życie, często nieświadomie z bagażem z dzieciństwa, w którym miłość była niejasnym pojęciem lub rzadkością, zaczynamy poszukiwać tego jedynego, który wypełni brakujące pole w naszym sercu. Ego, nasza nieświadoma część, niezbyt dojrzała w swoim zrozumieniu miłości, zaczyna rozwijać wizje i projekcje zaczerpnięte z baśni i melodramatów. Tymczasem prawda jest taka, że nikt nie jest w stanie wypełnić tej wewnętrznej próżni, próżni, która właściwie powinna być zapełniona akceptacją i miłością do samego siebie. Osoby uzależnione od miłości to jak kamerton, którego ton przyciąga narcyzów lub osoby unikające bliskości. W tej dramatycznej symfonii emocji im bardziej jeden partner unika, tym bardziej drugi naciska. To zaburzenie dynamiki wynika z odurzenia hormonami, takimi jak oksytocyna, co jedynie pogłębia toksyczne kręgi zależności. I tak zafascynowani tym stanem odurzenia, jak Ikar w swoim locie ku słońcu, nie zdajemy sobie sprawy, że coraz bardziej oddalamy się od zdrowej rzeczywistości. Kiedy ta ulotna fascynacja zaczyna blaknąć, kiedy magiczne jabłko zaczyna się psuć, zostajemy sami z naszym cierpieniem. A może w tej próżni, która tak gwałtownie dąży do zapełnienia, jest coś więcej niż tylko głód miłości? Być może jest to zrozumienie, że jesteśmy sami dla siebie domem, że nauczenie się kochania siebie jest ostatecznym wybawieniem. Kiedy zaklęcie egoistycznego odurzenia miłością zostanie przełamane, właśnie wtedy możemy się nauczyć tej najcenniejszej lekcji, że warta jesteś miłości, jednocześnie musi być to miłość zdrowa, zaczynająca się od siebie samej. Ta podróż nie jest łatwa, jest bolesna, pełna zawirowań i chwil zwątpienia, ale jest również transformująca. To od ciebie zależy, czy dasz się uwieść odurzeniu, czy też z odwagą wkroczysz na drogę trudniejszą, ale prawdziwą. To droga, na której zrozumienie i akceptacja własnej wartości są jedynym sposobem na zapełnienie wewnętrznej próżni, nie przez kogoś innego, ale przez ciebie samą. Bo w końcu, kiedy nauczysz się kochać siebie, będziesz wiedziała, jak prawdziwie kochać innych. Nie jako namiastki wypełniające twoją próżnię, ale jako całe istoty, równie pełne i skomplikowane jak ty sama. Kiedy już dotrzemy do tego poziomu samoświadomości i kochania siebie, zaczniemy dostrzegać, że relacje, które budujemy, mają inny wymiar. Nie są już lustrem, w którym chcemy zobaczyć odzwierciedlone nasze własne wartości, ale też nie są narzędziami, za pomocą których chcemy zapełnić wewnętrzną próżnię. W zamian stają się one przestrzenią dla wspólnej podróży, dla odkrywania i rozwoju zarówno ciebie, jak i twojego partnera. Miłość przestaje być toksyczną pułapką i zaczyna być zdrowym wyborem. Wyborem zrozumienia, wsparcia i najważniejsze, akceptacji. Nie idziemy wtedy w relację z nieukończoną mapą, którą ktoś inny musi za nas ukończyć. Zamiast tego idziemy z własną, kompletną mapą, otwarci na odkrywanie nowych terytoriów z kimś, kto jest równie kompletny jak my. Takie relacje są jak piękna symfonia, w której obie strony nie tylko słuchają, ale i rozumieją muzykę płynącą z głębi duszy partnera. Kiedy przechodzimy przez ten trudny proces, od odurzenia do przebudzenia, od ego do samoświadomości, zaczyna się coś niezwykłego. W miejsce bólu, lęku i poczucia niekompletności wkracza wolność. Wolność od zależności, od stawiania partnera na piedestale, od pragnienia posiadania go i bycia posiadaną. Wolność do bycia sobą w pełni i bez ograniczeń. Ale tej wolności nie można osiągnąć na skróty. Nie można jej kupić, wygrać ani zdobyć przez manipulację. Można ją osiągnąć jedynie poprzez konsekwentną pracę ze sobą, przez zrozumienie własnych ograniczeń i przez pokochanie siebie z całymi naszymi niedoskonałościami. Odurzenie miłością może być potężnym nauczycielem. Może pokazać nam, co w naszym życiu nie działa, gdzie leży nasza słabość, gdzie jesteśmy najbardziej podatni na iluzje. Więc jeżeli znaleźliśmy się w tym
destrukcyjnym kręgu. Nie ma w tym niczego, czego powinniśmy się wstydzić. Każdy z nas jest uczniem w szkole życia, a lekcje te są często najtrudniejszymi do przyswojenia. Ale kiedy już zrozumiemy, kiedy zaczniemy kochać siebie w sposób zdrowy i pełny, zdamy najważniejszy egzamin naszego życia. I wtedy będziemy wolni nie tylko od uzależnienia od miłości, ale i od ograniczeń, które nam to uzależnienie narzuciło. Wtedy dopiero zaczynamy żyć naprawdę. Kiedy zaczniemy naprawdę żyć, zaczniemy odkrywać, że życie nie jest tylko sceną dla naszych emocjonalnych dramatów, ale też ogromnym płótnem, na którym możemy malować różne barwy doświadczeń, myśli i uczuć. Okaże się, że bycie wolnym od uzależnienia od miłości nie oznacza rezygnacji z miłości jako takiej, a raczej otwiera przed nami drzwi do głębszych, bardziej autentycznych form jej przeżywania. Jest ogromna różnica pomiędzy kochaniem jako formą ucieczki od siebie, a kochaniem jako formą dojrzałego wyboru. W pierwszym przypadku miłość jest jak woda płynąca w skomplikowaną sieć kanałów i zapór, kontrolowana przez nasze potrzeby, lęki i ego. W drugim przypadku miłość jest jak rzeka, która swobodnie płynie, zasilana źródłami samoakceptacji, szacunku i wolności. Zdobyte zrozumienie daje nam też narzędzia do budowania zdrowszych relacji nie tylko w sferze romantycznej, ale i we wszystkich aspektach życia. Uczy nas asertywności, stawiania granic, zdolności do słuchania i co najważniejsze empatii, czyli umiejętności, które są cenne w każdym rodzaju relacji, czy to z partnerem, rodzeństwem, rodzicami czy przyjaciółmi. Można powiedzieć, że wyjście z pułapki uzależnienia od miłości to jak wyjście z labiryntu. Czasami potrzebujemy wskazówki, żeby znaleźć wyjście. Czasami musimy pokonać kilka ślepych zaułków, zanim dostrzeżemy właściwą ścieżkę. Ale gdy już to zrobimy, zaczynamy dostrzegać piękno w świecie wokół nas. Piękno, które wcześniej było dla nas niewidoczne, ponieważ byliśmy zbyt zaaferowani poszukiwaniem tego, co niewłaściwe, tego, co niezdrowe. Wolność od uzależnienia od miłości jest też początkiem długiej drogi do pełnej samoświadomości, dojrzałości emocjonalnej. To nie jest kres drogi, a początek nowego rozdziału. Rozdziału, w którym możemy żyć pełnią życia, kochać bezwarunkowo i najważniejsze, być kochanym za to, że jesteśmy, a nie za obraz, który próbowaliśmy na siłę utworzyć. Zdobywając tę wolność, zdobywamy coś więcej. Głębokie zrozumienie, że miłość w swojej najczystszej formie nie jest ani klatką, ani narkotykiem. Jest domem, do którego zawsze możemy wrócić, niezależnie od tego, jak daleko nasze życie nas zaniesie. To miejsce, gdzie serce znajduje spokój, umysł jasność, a dusza znajduje swój prawdziwy dom. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, polub, proszę i udostępnij. Jeśli chcesz uwolnić się od uzależnionej miłości, to zapraszam do mnie na konsultację online. Link do konsultacji jest w opisie mojego profilu lub pisz na kontakt@lovecoaching.pl. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.